Wiesz, ludzie uczą się wszystkiego, myślą, że są najmądrzejsi. A siedli na psychologii, że nie mają zielonego pojęcia o tym, żeby ustąpić. Nawet jest takie świeckie przysłowie, że mądry głupiemu ustąpi. Ale czegoś takiego naprawdę nie ma, żeby ktoś ustąpił. Dlaczego? Bo jest głupi. Głupi sobie nie ustąpi. Parę SMS-ów. Ja mówię, no nie, no to z tych SMS-ów wynika, że ta Mariola Kogut, no to po prostu, no, ja nie wiem. On mówi, że matka mnie nie kocha. Ja mówię, czemu tak myślisz? Przecież mamusia zawsze kocha i czy krzyczy, czy no to mamusia musi. Ale ona cię przecież kocha. Jak to tak możesz mówić, że mama ciebie nie kocha? Bo ona ma młodsze dziecko, no to taki ładny ten chłopczyk, no ale wiesz, ale ten jest tak, że to budzik i to jest niezwykle potrzebny. Taki ktoś, kto porządkuje, jest bardzo dużym wsparciem dla tych ludzi, którzy są przeszkoleni. Ale zadanie najważniejsza będzie realizacja. Na razie wiadomo, że pomoc będzie przydzielana bez konieczności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego, a także możliwe jest podniesienie wynagrodzeń dla asystentów z tytułu realizacji nowego zadania. W tym celu rząd chce uruchomić środki z Funduszu Pracy. Agnieszka Rogalut, że podczas sobotniego protestu przeciwko reformie edukacji doszło do profanacji flagi państwowej i flaga miała rzekomo zostać rzucona na stos kredy usypanych przez manifestujących przed Sejmem. Prezes ZNP Sławomir Kołnierz uważa tymczasem, że był to transparent. O barwach zbliżonych do flagi państwowej. No taki ten ojciec, który wiesz, głupi poszedł, żeby został, to by przecież na jedno zaproszenie dwie osoby, to by przecież wszedł. No, a myśmy z Kurczaczkiem weszły, miałyśmy dwa zaproszenia, elegancko. Pan postawił torbę na chodniku przed teatrem na ziemi. Wyciągnął dwa zaproszenia, pięknie. Coś podobnego. Czy? Nie, no to kominami, przewodami, tlenek węgla. Oj, nie najgorzej, to my się... Ja to, że nie mamy tego gazu, no bo to... A z tym Szybłowiczem, to tylko ja nie żartuję, bo wiesz, on jak sobie u góra stwierdzi, że ktoś ma coś dla nich, że im chciał zrobić, to on się potem może myśleć. Także dziś na niemieckich lotniskach atakuje. A co ma w głowie? No to przecież co ma wariat w głowie. Ja dlatego wiesz, jak przyjdzie, to niech ktoś w domu będzie, no ale wiesz. Raczej nie po pijaku, no ale no już jak jest, to jest ktoś w domu, ale sam to nie, to po co ma po ścianach chodzić. Ale on tego nie rozumie, bo nie rozumie, że ktoś chce na rękę pójść, ale on sam sobie nie idzie na rękę. Nie było go nigdzie. Może gdzieś byli jakieś wernisaże, ale tak jak ten aktor mówił, słuchaj, ten Gochestia mówił, że tam nie przyszedł, mówił, że jest tu wernisaż, ale on nie przyszedł, no bo wtedy miał to pieniądze. Teraz może by leciał za tymi wernisażami, ale... Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Słowa, wszystko. 6 minut po 23. Jak, ale o co chodzi, że mówią, że kultura jest w rękach Żydów?
No bo jest i teraz jakaś żydówa ci lata się wścieka, że robi jakieś dymy. Ja to napiszę na innej do dyrektora, że nawet jak robię zdjęcie czegoś, to lubię jak ktoś jest po lewej stronie, po prawej stronie, że są ludzie. Że są ludzie, którzy się patrzą, ale oni nie są najważniejsi i oni mnie nie interesują. Nie interesuje sztuka, a z perspektywy, że ktoś... A jak dyrektor może nie lubi, że ktoś odwiedza galerię, no to można wcale tych zdjęć nie robić. Także można, wiesz, wziąć go, że nam zależy na sztuce, a nie na tym, że ktoś się na nią gapi. A ona myśli, że tu kogoś trzeba pokazać i żeby jej przypadkiem nie pokazać. Tak? Jej mordy? Bo ona podpowiada dyrektorowi, tam coś gadała do dyrektora, tu ludzie podają rękę dyrektorowi, wiesz? On coś kręci, mówię ci, to wcześniej czy później wyjdzie. Bo wiesz, ja tam tej maciąg to muszę, czy muszę jej wierzyć, ale ona skoro sama powiedziała, że jest komuchem, no to przecież wiadomo, że kręci. Wiedziałaś, Hanka, trzeba było czasu, żeby spadła. I powiedzieli w radiu, że Hanka dała się złapać. Dlaczego? No bo chciała 200 milionów. No chciała 200, po co ona chciała 200 milionów? Państwo jej, to znaczy miasto jej odmówiło dać. Ale że coś ona w dalszym ciągu, ona daje do zrozumienia, że ona jest władna, że jej dają pieniądze, bo ona żąda i jej się należą te pieniądze. I po prostu nie dali, ona się zbłaźniła w ten sposób, być może, czy to o to chodzi, też wpadła, wiesz, jak śliwka w kompot. Także ten dyrektor Dąbrowski, to niech on nie uważa, niech uważa może, żeby on też nie wpadł, bo jak tutaj wiesz, Macierewicz nie daje za przegraną. Wszystko jest postawione, wiesz, na jedno. Ekshumacja, wszystko jest pod strażą i tego. Eksperci z całego świata, eksperci. Najwyższej klasy. To nie to, że to wiesz, jacyś lekarze biedni polscy tutaj coś szukają w trupie. Nie, eksperci z całego świata. Sylwia Kusiak będzie walczyć o złoty medal mistrzostw Europy w boksie w kategorii powyżej 81 kg. Polka wygrała na punkcie z Turczynką Temu Rozygemi. Brązowe medale wywalczyły Sandra Brawi i Kinga Siwa. Obie przegrały swoje walki półfinałowe na punkty. W kategorii 51 kg Brawi uległa Ukraińce Tatianie Kop, a w wadze do 64 kg Siwa została pokonana przez Walikę Rosji Ekres. Polscy koszykarze poznali rywali w fazie grupowej przyszłorocznych mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zagrają w grupie A z Grecją, Francją, Finlandią, Słowenią i Islandią. Najbardziej utytułowani w tym gronie są Francuzi, brązowi medaliści ubiegłorocznych mistrzostw Europy oraz ostatnich mistrzostw świata. To oczywiście bardzo silna drużyna. Rysia weszła dzisiaj, no bo gdzieś ktoś miał zaproszenie, ale ostatnio Rysi też nie wpuścili. Rysia była na czerwień, pięknie nagrałam Rysię. A już w Kulecki. Jaka ta Warszawa była, no to przecież są stare domy, są tylko nie ma, jaka była Warszawa, przyjdzie i się to nie są te lata świetności tych zespołów. Nieraz pokonywaliśmy ostatnio Słowenię.
momencie, więc myślę, że to jest kwestia tylko predyspozycji dnia, do przygotowania się na odrobinę szczęścia, jak to widać. Turniej zostanie rozegrany w przyszłym roku od 31 sierpnia do 17 września w czterech krajach, w Finlandii, Izraelu, Rumunii i Turcji. Polacy będą grać w Finlandii. Rosa Radom przegrała za Zastel Lyon 63-83 w szóstej kolejce Ligi Mistrzów. Najskuteczniejszym zawodnikiem spotkania był Garner Jackson z Rosy, który zdobył 17 punktów. Zabawik Rubice prowadzi na Dunas Kłajpeda. Asfel zajmuje drugie miejsce. Koszykarze Rosy Radom są na miejscu piątym. Piłkarze ręczni Orlenu Wisły Płock pokonali przed własną publicznością po rzutach karnych MNCS Widyn w rozegranym awansem meczu 12 kolejki Ekstraklasy. W podstawowym czasie gry był remis 30-30. Po rozgrywce 34-34. W rzutach karnych wicemistrzowie Polski wygrali 5-4. Trener Wisły Piotr Szubec. Horror świetny dla nas, ale naprawdę dużo żeśmy się naprosili w tym leżu. Jak sami sobie zbudowaliśmy taki los, tak trzeba sobie powiedzieć. Nie ujmując oczywiście zawodników Gdynia, bo wygrali dobry mecz, ale my prowadząc ten mecz w drugiej połowie straciliśmy troszkę kontrolę i powinniśmy patrząc na człowieka tego meczu na 20 błędów, takich prostych, nie zawsze wymuszonych, a to może się skończyć czasami tragicznie. Na szczęście ten zespół jest widać bardzo walczący i to pozostaje niepokonana. Ma 30 punktów i prowadzi w grupie pomarańczowej. MNTS jest drugi w grupie granatowej. Zespół Szczyzyna ma 23 punkty i traci 5 do prowadzących szczepierniców Wido Taurunu Kielce. Po godzinie 11 Olga Mickiewicz zaczynamy audycję o sobie samych, w której dziś porozmawiamy o wychowywaniu dzieci i o tym, że co jakiś czas można usłyszeć o nowych pomysłach na wychowanie, o nowych trendach, o nowych modach. Tylko pytanie, czy warto się kierować modą, w tym przypadku, a może są jakieś uniwersalne zasady, które lepiej przyjąć, kierować się przede wszystkim. Zaczniemy o tym rozmawiać do północy. Zaczniemy jednak od reportażu Eweliny Karpat-Opołowa. Rodzina to firma. Gdzie dzieci jest 6? Posłuchajmy, jak w tej rodzinie rozwiązuje się problem. Skąd właściwie wzięliście się państwo? Także widzicie państwo, nawet nie da się bez ludzi, bez kogokolwiek sztuki nagrać, bo wszędzie ludzie się gapią. No to jakże. To nawet jest bardziej atrakcyjne, jak się pokazuje też kogoś, kto się na to patrzy, bo jak nie, no to może to nieciekawe jest. No. O, pani Janina u nas była też, no. Grała takie pieśni królestwa, bo żeśmy dały jej śpiewnik, ale jej te pieśni coś nie bardzo szły, bo te pieśni były trudne. Te nuty takie malutkie, ale coś tam grała. Natomiast jak zagrała te swoje polonezy i walce, to pięknie.
staruszka. Na Emilii Plater miała piękny dom. Przypomniałem sobie, że ja to znałem jako dziecko, a to jest menuet. Pani Janina, ale to już dawno było. Ona umarła. Myśmy były z Ewangelią na Emilii Plater, pamiętam. W takim starym domu. Zaraz, miała jeden pokój. O Jezu, trzy pokoje. Jak nie cztery. I fortepian i grała. A wtedy to nie tak ta muzyka interesowała. Ja, to niech pani nam te pięć ale te swoje, to przepięknie. Ja wierzę, że już dawno umarła. Pani Janina, to może i ta? Na imię to przypomniało. Jej syn tam w tym domu szalał. To jest takie psychiczne, bo to wszystko stare, starzy kawalerowie. Marszala w pokoju. Albo w samym centrum. Tam babka miała też kilka pokoju. W rokach miała, mówi. W rokach miała swój dom. Tu i tu w Warszawie. I tańczyła, wariowała. Ale super, mamy zainteresowane. Oj, głównie to były same takie wariaty. Bo one lubiły słuchać, opowiadać, a tak jak inna co swoje kubka, to niekoniecznie. To była sztywna, no to... Lubię, że sztywna to nie. Są tam tańce i schabowe. Tak, no to nie wszyscy widzą. W tym momencie mama mieszkała właśnie u tych lat. Ale sama cię składam, to mam wrażenie, że one się do niego ciągną. Nie karają się bardzo, tylko czasami jest jak przy tym coś taka jakaś tańczyła babcia w tym rokach. Mój dom i się przejała. Jakie pokoje, ja się tu normalnie wprowadzam. A proszę bardzo. Tu syna mam, proszę, i o! Zaczęła śpiewać, tańczyć, wariatka. No, ale słusznie, ale... Wie, że to są dobrzy ludzie, no to... To się zwierzała na tego. To się tak wygląda, bo to na przykład moja siostra, to inna osiągnięta, to nie jest. To jest po prostu tak, że jak to coś powie, to musimy to jakby na to. To właśnie tak wygląda i potem będą jakieś studia, załóżmy, że nie ludzie są patrzeni, ale to się tak wygląda, bo nie jest tak wygląda. Całe centrum w przedszkole trzeba pracować i obskurnie, a były kiedyś śmierdzące, teraz to już paszące te klatki są zadbane, odremontowane, a niektóre miejsca są jeszcze jednak stare. Do dzieci. I też chodziliście do takiej bardzo... A bo mój teren, bo bracia dochodzi mi dali teren, że proszę bardzo ten teren. Ja mówię tak, oczywiście, że tak, to jest mój teren i podbierałam siostry, chodź siostro, bo ty jesteś tu nieodważna, będziesz musiała się teraz tutaj wyćwiczyć, gimnastykować, mówić do ludzi, nie bać się, bo to czego się bać? To siostry się nie bały, oczywiście. Moherowa Warszawa Jehowych nie lubi. No. A to okazuje się, że to mylny pogląd, bo to całkiem fajni ludzie niektórzy, tylko że jak siostra jest spięta, chce tego Pana Jezusa Chrystusa wygłosić, to ona może tak, to nie zrobi tego, jak Moherowa chciała. Niestety ludzie poznają prawdę, że była katolicka, była ateistka. Ludzie poznają prawdę. Tacy są jacy byli. Cudem się nie stanie. Nie, nie akceptowałem te sprawy. Nie, że kto do kościoła chodził, to nie za bardzo z tą Biblią. Nie za bardzo. A tam pod Suwałkami, jak babka z dziadkiem nas przytrzymali w domu, cała ta ferajna poszła na ta wycieczka do przodu.
A wy musicie, kochanie, bo my nic nie wiemy. Sami głosicie, wy jesteście jacyś dobrzy ludzie. Głosicie słowo Boże, ale tak, bliżej. No, proszę bardzo na pewno, bo to jest było Boże. Właśnie, że takim staruszkom też odbija, to się przecież nie boją ani tego podwórka, ani niczego. I właśnie, że chcą porozmawiać. Ile takich sytuacji było przeróżnych. To mnie się wydawało momentami, że wszyscy chcą rozmawiać, a to przecież i tak wiadomo, teoretycznie, że zdecydowana większość to nawet jest przeciwna. A za kościołkiem to tu nagada, tu nagada, tam poleci. Jak ona od dziecka, to powie coś siatka, to rodzinę, a to peleryna, to się proszę. Absolutnie. Między innymi byli w kąpie, byli siedział na kąpie. Po pierwsze były z koledzami na jakieś fajki, mój kolega sprawy. Szkoła to już było 1-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 
granic, ale jak już nie ma tych granic, to... Najważniejsze, że chyba tutaj jest to przyjąć, Jestem mamą fizyki i pokazałem. Myślę, że
jest same tym trudniejsze, więc trudno mówić i oceniać, myślę, co jest lepsze, co jest gorsze, bo o tym ile nas to właśnie jest w tym reportażu taki moment, który bardzo mi się podoba, to znaczy dzieci odpowiadają na pytanie o to, co to znaczy być niegrzecznym i odpowiadają różnie w zależności od tego, ile mają lat i ile rozumieją. I pierwsze odpowiedzi to takie, że być niegrzecznym to zrobić coś złego. Potem być niegrzecznym to zrobić coś, czego nie akceptują rodzice. A ostatnia odpowiedź najstarszej córki to być niegrzecznym to zrobić coś, czego nasza społeczność, czyli rodzina, nie akceptuje. A czy funkcjonuje w naszym języku potocznym i jest to pokazane łatwym uproszczeniem. Rzeczywiście my zazwyczaj postaramy się ucieszać od tego hasła i też pracując z dziećmi na pewno nie stosujemy tego typu oceny. Natomiast wiemy, że w życiu będąc właśnie rodzicami czy też... Mieliśmy, teraz będziemy mieli więcej. Także to może ta baba, zarabczyni dyrektora w teatrze, może to ona to portrety poniszczyła z foyer, może to ona stroje Elżbiety Hof poniszczyła jako ta Jezebel doradczyni. Się wszystko wyda wkrótce. Ta Macierewa tak rządzi, że... Zgadzam się z Antoniem, że zatem zwyczaj czuje się jakieś zachowanie, jakaś potrzeba i to ona jest tym wyglądem. A ta Rotenberg mówi, że świątynia opatrzności Bożej to w stylu rzymskim, jakimś takim pogańskim. To kiedyś, mówiła pół roku temu. Wiesz, jak Żydówka nie lubi tej katolickiej świątyni, to będzie takie rzeczy opowiadać. Także niech uważają, bo tutaj na razie Zofia Maciąg się uśmiecha, jej wesoło do twarzy. Linia misia na topie i oni wszyscy będą wysiudani. Jak nie stąd, to z kultury. Papieża tutaj przyjęli w Teatrze Wielkim, owszem, Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek. No ale u Mormonów, jak ktoś ma 12 lat, to mogą go ochrzcić, bo jest świadomy, natomiast małe dziecko po co wodą pokropić, jak to nic nie wie. Jezus powiedział, idźcie i nauczajcie, a potem chrzcijcie, nauczajcie wszystkie narody, prawda? Chrzcząc je, czyli że najpierw nauczajcie, a potem chrzcijcie. A co taki niemowlak, co on zrozumie? Na chama się mu narzuca. Na chama mama. Robi. Właściwie ta przyprawa to ona chyba przeczyści kiszki. Proszę bardzo. Ciekawe. Obiektywne chyba jakieś.
wiesz? Chyba nikt nie ma obiektywnego, zwłaszcza, że pan brał w tym udział jednak. Dlaczego? Nie ma obiektywnego, bo każdy widzi te swoje wspomnienia i swoje interpretacje. Ale... Pan był łącznikiem w powstaniu. Tak, ale bardzo krótko. Bo ja byłem na początku ranny. Nie mogłem biegać. Jak to się stało, jak pan został ranny? No, myśmy szli, przemieszczaliśmy się z Wilanowa, gdzie nie mieliśmy nic do roboty, w stronę miasta i dostaliśmy się pod ogień. Dzisiaj to się tak, wie pan, słucha. Cóż to znaczy dostać się pod ogień? No szliśmy, raptem do nas ktoś zaczął strzelać. I gdzie pan dostał? W udo. Dostałem. Lekki postrzał. Uciekł pan wtedy, czy trzeba było pana wyrazić? No trzeba było się jeszcze trochę ukrywać, bo to było pole, na którym były takie kopki. Bo to było po żniwach i stały tak zwane kopki żyta. I za tymi kopkami można było się ukryć, tak. I myśmy jakoś się wycofali spod tego ostrzału, ale po wielu godzinach, nie od razu. Miał pan wtedy świadomość, jak to się może skończyć? Wtedy właśnie, kiedy do pana strzelali? Tak, tak. Mojemu koledze kula otarła się o skroń. Nawet go osmaliła troszkę, więc doskonała świadomość była. I nadal pan, bo pan mówi bardzo twardo, że to nie miało sensu, że w ogóle opór taki, jaki stawiali Polacy w czasie okupacji, był często bezsensowny. Bezsensowny, były bezsensowne ofiary. Tysiące ludzi niepotrzebnie zginęło. Mogli doskonale przeżyć wojnę. Ale może nie to było wartością najwyższą dla nich. No ale no, byli wychowywani w tym kulcie śmierci. Zginąć za Polskę. Tak. Tak, myśmy byli wychowywani w kompletnie w XIX wieku. Ja nie wiem, cała, czy to się już skończyło. Cała ta ideologia to była ideologia śmiercionośna. Nie ma pan wrażenia, że to jakby trochę wraca, trochę w innym wymiarze? Jak najbardziej, ale tutaj cała ogromna grupa polityków uprawia to dalej, tego typu ideologię. Jest to zabójcze. Wmawianie młodzieży, że największym ideałem to jest zginąć za ojczyznę. Ktoś tej ojczyzny musi bronić. Więc zdaje się, że to na tym chyba polegało budowanie morale tych obrońców. Wtedy. Tak, ale był kult, żeby polec za ojczyznę. Kult poległych. I tych poległych się później czciło fanfarami i wieńcami. I dzisiaj... Z tego się nie wyzwoliliśmy. I dzisiaj niektórzy Polacy to powtarzają i to lansują. To było magiczne miejsce mojego dzieciństwa, wspomina pan, zaciszę i dworek rodzinny, kuzynostwa pana mamy, w którym pan spędzał każde wakacje. To były takie... W zaciszu? To była taka z pana perspektywy sielska wieś. Tak? Dobrze? To był pensjonat. Czy pensjonat? Pensjonat w pobliżu wsi, więc widziałem też, na czym polega polska wieś, prawdziwa, biedna, strzechy słomiane, brak prądu. To się panu wtedy podobało? Nawet samo to, proszę pani, tak to mówią, że ten dyrektor Dąbrowski wpadnie czy nie wpadnie. Nawet samo to, że ludzie mogą go przestać lubić, bo
ludzie lubią raczej Teatr Wielki. To niby po co ktoś tam ma bruździć, usuwać, niszczyć, kręcić jako jakaś zakała. No, na przykład Janek Witek wróżył z kart. Ja mówię, nie chcę żadnych kart, proszę mi tu nie wróżyć. Ale mówi, że na mojej drodze jest zakała. Ja mówię, no taka zakała, to może Mareczek być zakałą. Tutaj ta przyjechała z Wielkopolski jakaś zakała. No to tą zakała, to zakała. Ja mówię, proszę mi tu z żadnych kart nie wróżyć. No ale po prostu przed wejściem do kościoła. Sprawdy w tym droga miejscu. Droga do kościoła odbywała się na Bosaka. I w tych kartach pogańskich. Przed samym kościołem dopiero się Mucherowa też powinna w to nie wierzyć. Chodzi na mszę, ale cyganka pod uniwersamem stała i wróżyła. Cyganka wróżyła, czyli ta dała sobie powróżyć. No. Produktem luksusowym. Także niech uważa lepiej ten dyrektor, bo na pewno ma jakąś babę, taką doradczynię, widzę, że jakaś, o jakaś sprzątaczka, to niech uważa, żeby on nie wpadł jak lipka w kompot, jak ta Gronkiewicz, bo mówią w radiu oficjalnie, że Hanka dała się złapać. Proszę bardzo. Konstruktorem, skoro składaliście na swojej głupocie, jeszcze 200 miliardów jej dajcie, bo ona potrzebuje. Coś być może w kierunku jakichś samolotów albo jakichś statków, ale to nie było zdefiniowane. Pierwszy raz o tym, że zostanie pan fotoreporterem na serio, pomyślał pan rzeczywiście na robotach w Niemczech. Tak, miałem 15 lat. To też jest historia. No, to jest powzięcie wczesnej decyzji. Opowie ją pan teraz? Jak to było? Znaczy, to jest coś znane. Nowa wieś. Po prostu ja bardzo słabo pracowałem, bo byłem, w ogóle nie byłem duży i mocny, a jeszcze byłem po okresie powstania i po tych kurskich wszystkich obozach popowstaniowych, gdzie było głodno, więc ja byłem słaby i niedojedzony i bardzo słaby fizycznie byłem, więc ja słabo pracowałem. I moja gospodyni mi kiedyś spytała, co ty będziesz w życiu robić, skoro ty tak słabo pracujesz. Ona mówiła do pana po niemiecku, jak rozumiem. Tak. Pan mówił wtedy po niemiecku? Po niemiecku, po polsku, po chińsku, po żydowsku, no nie będzie po. Ja im po przyznałem rację, że słabo pracuję. Powiedziałem, no, że ja będę jeździć i fotografować. I co ona na to? No wiesz, jak mówią, że kultura w rękach żydowskich, tu chodzi o manipulację. A nic panu nie groziło za to, że pan tam słabo propagowanie pracował? Treści. To jest też jedno z takich moich... Groziło to, że się szybko mnie pozbyli. Mówili w radiu, że jak państwo nie musicie wygrać w sądzie, możecie państwo z punktu widzenia dziennikarzy, dziennikarki, na roboty, prywatnie sobie opisywać na roboty związane i to może być bardziej skuteczne, jak sądzę. Ofensywami. Nareszcie ktoś coś mądrego powie. I budowania. No, oni się boją strasznie tej opinii, proszę państwa. Na wschodnim froncie. Elżbiety, to ja Elżbieta podjął tych, którzy zostali ze wsi wypukłych oczach. Proszę państwa. Do tego obowiązkowego przydziału. I Izby Lud była, i te wszystkie, które były wyrzucone, a to z galerii. Do geografii. No ta Litka wie, że to jest już dużo ta. Było informacji o Związku Radzieckim, że pamięta pan nawet fotografie z tego podręcznika. Z Trębackiej. Fotografie niestety bestialskich mordów bolszewików, bo to był też element do galerii, propagandy. Opera to i przedstawiano miały zaproszenie, bo dyrektor nie wyczuła. Te bestialskie mordy bolszewików, to była okładka pewnej książki. By się pocieszyły. Natomiast w gazetach interesowały mnie fotografie z Moskwy, która była ciekawostka, że w Moskwie wszystkie samochody były takie same. To się panu rzuciło w oczy. To mi się bardzo nie podobało, że jest jedna marka samochodów. Ta urawniłowka od razu się tak, nie podobała. Tak. Natomiast fotografie z Berlina były fantastyczne. Bo były autobusy, które były piętrowe, co dla mnie było fenomenalne. No i była niesłychana różność samochodów. Marek,
a myśmy każdy samochód przecież wiedzieli na ulicy, jakie jest marki. Pan nawet wspomina, że gdzieś przeczytał, ile jest w Berlinie kin, bo porównał to z liczbą kin w Warszawie. Tak, okazuje się właśnie, że było ich dużo, dużo więcej niż w Warszawie. Więc Berlin mnie od razu fascynował, właśnie już choćby z nauki geografii. I później bardzo chciałem go jak najszybciej ujrzeć i kiedyś spytałem mojego gospodarza, jak już byłem w Niemczech, bo on powiedział, że jutro jedzie do Berlina. Spytałem go, czy ja mogę z nim jechać. On powiedział, że nie mogę. Jest to niemożliwe. Więc dopiero zobaczyłem Berlin, jak mnie z tej wsi przesiedlono na te roboty na wschód. I jak to było? Jechaliśmy przez Berlin w ten czas. Nareszcie zobaczyłem Berlin na własne oczy. Rozczarował pana, czy utwierdził pan, to był Berlin? Nie, utwierdziłem się w moim przekonaniu o jego wielkości i pewnym wrażeniu. Natomiast Berlin był już wówczas bardzo zniszczony. Właśnie, więc to już był inny obraz, który ja znałem z tych obrazków przedwojennych. A kiedy pan następnym razem pojechał do Berlina? Już w latach 70. czy? No, w 60. latach byłem w Berlinie. No to już wrócił blask. Tak, inne już, to inna atmosfera była. Pisze pan też, że i w Szarych Szeregach milczało się. Nie mówiło się w ogóle o getcie żydowskim, że ten temat nie pojawiał się nawet w pana domu, mimo że pana mama jednak przechowała Żydów w czasie wojny. Tak, myśmy przechowali Żydów. Parę osób. Matkę z synem. Mhm. Oni mieszkali po prostu u was? Czy oni się... byli w czasie wakacji, kiedy moja ciocia z wujkiem wyjechali na wakacje. I myśmy zostali sami, to myśmy wzięli na ten okres dwoje Żydów. Jak pan to widział jako dziecko? Pan oczywiście wiedział, już pan nie był dzieckiem, bo już pan był w tych Szarych Szeregach, ale co to dla pana znaczyło, ta decyzja mamy? Ona mogła się skończyć oczywiście tragedią. Te osoby zostały do nas przeprowadzone przez panią Szandorowską, przyjaciółkę mojej mamy, która zajmowała się jakby zawodowo przechowywaniem Żydów. No tak. Ona nic innego nie robiła. Pan mówił, że ona się z tego utrzymywała. Tylko zajmowała się ukrywaniem Żydów. To jest też rzeczywistość niedawno oswojona przez Polaków, że jednak brało się za to pieniądze. Za ratowanie Żydów z getta. No, w pewnym momencie został utworzony fundusz, który pomagał tym, którzy ratowali. Właśnie, który uratował na pewno wiele osób. No i myśmy dostali od pani Szandorowskiej, która niedaleko nas mieszkała. Ona któregoś dnia przyprowadziła nam. A wojostwo o tym wiedziało, czy to była wasza suwerenna decyzja? Nie, wojostwo byli na wakacjach i nie mogli o tym wiedzieć. Nikt o tym nie mógł wiedzieć. Oni weszli, u nas byli, nie wychodzili. Rozmawiał pan z nimi, czy? Tak, tak. On miał, nie miał 20 lat, moim zdaniem. No pisze pan, że nie zna pan ich losów, nie wie pan. Nie znam ich dalszych losów. Wracając do pana pasji dotyczącej informacji i obrazów reporterskich, też pan przyznaje, że kupował pan również niemieckie gazety i również te propagandowe z tego samego powodu, żeby tak, oglądać te... fotografię, tak. Czy w tym też byli lepsi cywilizacyjnie? No nie, no były bardzo dobrze robione pisma z niemiecką fotografią. Później już wiedziałem, że istnieje aparat, który się nazywa Leica i że jest to
No i kiedy? Szczytowy produkt. Więc... Kiedy pan kupił sobie pierwszą lajkę? Nie, ten pierwszy aparat, z którym pani wspomniałem. To była? Kupiłem niedługo, na wiosnę 1944 roku. Ja wiem, ale ten pierwszy, to co, to jaki to był aparat? To był Kodak dziecięcy aparat, no dla właśnie. Dzieci. Dlatego, Kodak Baby Box. Dlatego zapytałem, kiedy pan potem kupił sobie pierwszą lajkę, bo na pewno a lajki pan kupił, nigdy nie miałem, nie. Nie. Co ciekawe, dlaczego? Nie, za droga. O! Nigdy mnie nie stać było na lajkę. Do dziś? Dziś może bym już kupił, ale ja mam Rolefy, który bardzo sobie cenię, więc jeśli chodzi o fotografię analogową, to używam Roleflexa, a o cyfrową mam aparat, który służy mi jako notatnik. Nie jest moim głównym narzędziem pracy. Cyfra. To jak pan potem traktuje ten notatnik? Lajka. Wraca pan, chwila jest, a potem jej nie ma już. Szczególnie fotografowanie ludzi. Nie można powtórzyć komuś zdjęcia identycznie. Będzie miał inny grymas, inny wyraz oczu. No cokolwiek będzie inne, ale to będzie inne. Nic nie było prawie do jedzenia, chyba tylko krwawa kiszka? Tak, w Gdańsku. Straszny głód był. Ale to już bardzo krótko trwało, bo już zaraz zjawili się Rosjanie. Czyli ten głód nie spowodował śmierci głodowej. Czy pamięta pan coś z dzieciństwa, czego się pan bał? Bałem się bardzo w czasie bombardowania Warszawy w 1939 roku. To był mój pierwszy wielki strach. Odgłos bomb, które eksplodują coraz bliżej niż warkot silników samolotowych. Wam się to udało, wam się uniknąć, bo właściwie w noc, przed którą się wy ewakuowaliście z mieszkania, ono spłonęło rzeczywiście. Czy to było, traktowaliście to jak rodzaj cudu, czy po prostu zaplanowane to było działanie takie, że się... Ewakuacja? Nie, to był nakaz władz tej ochrony przeciwlotniczej. Dostaliśmy nakaz opuszczenia domu. W samą porę? Tak. Od ludzi, którzy byli do tego uprawnieni. A jakie zapachy albo do jakich obrazów z dzieciństwa pan tęskni? Tęsknię? Do jakich obrazów z dzieciństwa? No myślę, że tęsknię do jakichś takich obrazów, jakiegoś takiego pejzażu letniego z polami, na którym rośnie żółty łubin na przykład i ten zapach łubinu. Później już nie pamiętam, żeby potem uprawiano łubin jako naturalny nawóz. Więc ja myślę, że jakieś dalekie obrazy z gór utkwiły mi, bo mając 9 lat spędziłem część wakacji w Zakopanem, więc to też chodzi w moich wspomnieniach jakiś w głowie. A chodził pan wtedy w Zakopanem po górach, czy... Nie. Niewysoko, czy niewysoko? Nie, niewysoko, jakieś takie spacery, bo ja byłem po chorobie i nie bardzo mi było wolno właśnie przebywać dużo metrów ponad poziom morza. Więc, ale bardzo podobało mi się na Krupówkach na przykład. A teraz pan był na Krupówkach? Byłem parę lat temu. I co? Trochę się zmieniło. No jest to masowa turystyka. Nie,
ta masa była inna, tej masy było mniej. Była inna. Nie tyle ludzi jeździło, bo nie był to tak zamożny kraj jak Polska w tej chwili. Żeby każdy mógł sobie wejść na Giewon. W tej chwili każdy może wejść na Giewon. Wjechać. A w ten czas nie mógł każdy wejść na Giewon. Bo musiał kupić bilet kolejowy i to było na przykład za drogie. Bo to był biedny kraj. My sobie nie zdajemy sprawy, jak biednym krajem była Polska. Czyli właściwie mamy za co być wdzięczni teraz. No tak, tak, tak. Mamy tutaj nieporównywalne warunki życia do tej przedwojennej wsi z tymi lampami naftowymi. Pan opisuje kiedyś taką, wspomina pan też taką sytuację akurat samobójstwa pana kolegi, ale nie o tym chcę mówić, tylko o tym, jak pan barwnie wspomina, że on się starał o jakąś dziewczynę, ale nie był ani lekarzem, ani prawnikiem, tylko jakimś bliżej nieokreślonym designerem. I ja w związku z tym chciałam zapytać, czy nigdy pana mama, czy nikt nie próbował wpłynąć. Ale też tutaj nawiązując do reportażu, który był na początku, ja się bardzo zgadzam. Właśnie. Z tym, co buduje to bezpieczeństwa, właśnie jasne, wyznaczone granice. To takie podstawy, bardzo często trudne w życiu do osiągnięcia, ale naprawdę dające poczucie bezpieczeństwa dziecku. Często rodzice mają takie mylne przekonanie, że skoro dziecko bardzo, bardzo mocno chce coś osiągnąć po swojemu, to właśnie jak mu się to da, to wtedy poczuje się bezpieczne. A niestety prawda jest zupełnie odwrotna. To znaczy, jeżeli w większej sferze damy dziecku taką pole do decyzyjności, tym większą odpowiedzialność zrzucamy na dziecko i tym, w tym momencie im mniejszy jest to zuch, tym bardziej się gubi i tym niższe jest to jego poczucie bezpieczeństwa. Więc jakby takie jasne wyznaczanie sfer, w których decyduje rodzic, a w których może decydować dziecko i trzymanie się tego jest bardzo ważne. Kiedyś mówiono o bezstresowym wychowaniu, jako tym, które zapewni dziecku szczęście. Dziękuję za spotkanie. I w pewnym momencie zdecydowano się od tego odejść, prawda? Właśnie z tych młodych tutaj, który pan mówi. Tak, myślę, że tak. Poza tym, no, samo to, co pani powiedziała, że życie bez stresu, bez nieprzyjemnych emocji, to nieprawdziwe życie, to nieautentyczne życie. Nasze życie składa się z wielu emocji i wszystkie te emocje są nam potrzebne do tego, żeby ukształtować własną osobowość, do tego, żeby potem radzić sobie w wielu innych sytuacjach. Nie możemy od tego uciekać. No a co w sytuacjach, kiedy nie możemy też uciekać od tych złych emocji, kiedy się już nie da wytrzymać? Pani praca jest związana z dziećmi, ale też są panie mamami prywatnie i na pewno zdarzają się takie sytuacje, kiedy człowiek po prostu nie może wytrzymać albo kiedy mówi coś, czego potem żałuje. Jak sobie radzić w takich sytuacjach? Trzeba się z tym trochę pogodzić, że jest się tylko człowiekiem i czasem się usłyszy z tylnego siedzenia to, co się powiedziało wcześniej do kierowcy, który zajechał nam drogę. No i niestety trzeba schylić głowę i pomyśleć sobie, następnym razem postaram się tak nie mówić. No ale jesteśmy tylko ludźmi, popełniamy błędy. Znaczy ja nie mówię, żeby się od razu jakoś tam wybielać, czy sobie po prostu ulegać, ale no ale jesteśmy ludźmi, którzy są pełni emocji i też każdy z nas ma inny temperament. To, co dla innego będzie dopuszczalne, dla innego jest absolutnie niedopuszczalne. Ale jak będziemy autentycznie żyli w zgodzie ze sobą, jeżeli będziemy mieli satysfakcjonującą pracę, bądź naszą pracą będzie podtrzymywanie ogniska domowego, jeżeli będziemy wiedzieli, że robimy dobrze, to myślę, że jeżeli podniesiemy głos na dziecko, a później je przeprosimy, że byliśmy zdenerwowani, to na pewno nic się nie stanie. Co zrobić, jeżeli nie chcemy jednak wybuchnąć? W takiej ostatniej chwili można jakoś zapanować nad emocjami? Myślę, że można, na pewno można, aczkolwiek jest to trudne. Pewnie jest to też kwestia treningu.
mogę powiedzieć, co mi pomaga, co polecam też często rodzicom, ale mi jako mamie, jest bardzo, bardzo skuteczne w takich sytuacjach są tak naprawdę takie techniki oddechowe, czyli po prostu wzięcie kilka głębokich oddechów. Można to zrobić też bardzo obrazowo, pokazując dziecku, że to już naprawdę jest ten ostatni moment, ale też wtedy w sposób taki mechaniczny zwalniamy swój oddech, a więc troszeczkę obniżamy sobie napięcie. Ja często już liczę, jeżeli nie daję rady inaczej. Do ilu? W zależności od tego, jak wysokie jest napięcie, ale moje dzieci wiedzą, że jeżeli mama zaczyna liczyć na głos, to znaczy, że to już jest naprawdę koniec możliwości. Ostatecznie też myślę, że jeżeli ktoś no właśnie nie chce wybuchnąć, jeżeli tylko mamy taką możliwość, warto jest po prostu wyjść z danego pomieszczenia, dać sobie chwilę czasu po prostu, bo ten czas na pewno też nam pomaga. I tylko to, co musimy powiedzieć, to powiedzieć dziecku, co robimy, właśnie dlaczego, czyli właśnie znowu powiedzenie o swoich emocjach. Wiesz co, jestem teraz strasznie na ciebie zdenerwowany i nie chcę dalej toczyć tej dyskusji, tej rozmowy. Potrzebuję chwilę czasu, tak? Czy potrzebuję wyjść i po prostu chwilę odosobnienia. Jeżeli jest partner, to można poprosić o zmianę. Ja też zawsze mówię, że fajnie jest, jeżeli można powiedzieć i mieć taki układ jakby z partnerem, powiedzieć: kochanie, i teraz ja nie daję rady, proszę zmień mnie. To też zawsze pomaga, jak wchodzi świeża krew i jakby zupełnie inaczej podchodzi do sprawy, ale też no, nie zawsze mamy taką możliwość. A praca z dziećmi w dodatku, które mają swoje problemy, bo przecież pani pracuje w ośrodku terapeutycznym, gdzie pomaga się dzieciom też, które mają autyzm, które mają problemy z komunikowaniem się, z komunikowaniem emocji. Czy da się to jakoś przełożyć, pracę zawodową z dziećmi na pracę potem z własnymi dziećmi w domu? Tak naprawdę jeden do jednego nie, bo są to zupełnie inne emocje, jak wchodzi w grę własne dziecko. Natomiast na pewno większa świadomość zachowań dzieci, przyczyn ich zachowań, albo też większa świadomość własnych błędów, co nie wiem, czy pomaga, czy czasem bardziej udręcza, jak doskonale wiemy, gdzie zawiniliśmy i jak inaczej moglibyśmy się zachować, żeby ten, na przykład tą kłótnię bądź ten konflikt załatwić w inny sposób. Czyli wtedy przychodzi jakieś poczucie winy pewnie jeszcze. Większa świadomość i oczywiście większe poczucie winy. Oczywiście. Dokładnie tak. To złota rada na koniec w takim razie. Krótka już, bo za chwilę musimy kończyć naszą rozmowę. Chyba nie ma złotej rady. Wychowanie to jest ciągłość. Jak życie. Jak trudno. Trudno. Myślę, że pani psycholog może coś. Myślę, że dokładnie jak usłyszałam, to mam pustkę w głowie, że jakby nie można tak jednym zdaniem, ani też właśnie czegoś, co będzie tak uniwersalne. To jest tak długi i złożony proces, i który na każdym kroku, pani pytała po drodze, od którego momentu coś się zmienia. Od momentu pojawienia się na świat dziecka, od pierwszych dni wszystko się zmienia i zaczyna cały ten piękny obrazek nam się burzyć. Czyli co, musimy sobie chyba czasami zwyczajnie odpuścić, ale też pewnie szukać różnych dobrych rad, na przykład mądrych książek, do których można sięgnąć. Zapraszam. Podczas rozmów z dziećmi. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moimi gośćmi były dzisiaj Maja Szymor, psycholog, jedna z założycielek ośrodka terapeutycznego Przystań Szkraba, i Anna Łukasik z wydawnictwa Muchomor. Dziękuję. Dziękuję. Autopromocja. Polskie Radio 24. Jaki powinien być prawidłowy poziom cukrowy krwi? Kiedy mamy do czynienia z nadciśnieniem tętniczym? Dlaczego właściwa dieta i aktywność fizyczna są tak ważne dla zdrowia? Jakimi osiągnięciami mogą pochwalić się polscy lekarze? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań w mojej audycji Rozmowy o zdrowiu w środę o 19.15. Henryk Szrubasz, zapraszam. Autopromocja. Minęła północ. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Dobry wieczór. Legia Warszawa przegrała w Dortmundzie z Borussią 4-8 w meczu piątej kolejki grupy F piłkarskiej Ligi Mistrzów. To rekord rozgrywek pod względem liczby goli w jednym spotkaniu. W drugim spotkaniu tej grupy Sporting Lizbona przegrał z Realem Madryt 1-2. Borussia i Real awansowały do 1/8 finału. Legia zachowała szansę na zajęcie trzeciego miejsca w grupie i grę w Lidze Europy. Żeby się tak stało, 7 grudnia mistrzowie Polski muszą wygrać u siebie ze Sportingiem.
Po wtorkowych meczach piątej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów 10 zespołów jest już pewnych awansu. Oprócz wymienionych już Borussii Dortmund i Realu Madryt w 1/8 finału zagrają AS Monaco, Bayer Leverkusen, Leicester City, Juventus Turyn, Arsenal Londyn, Paris Saint-Germain, Atletico Madryt i Bayern Monachium. A więcej o sporcie w serwisie za pół godziny. Rozmieszczenie systemów rakietowych w Kaliningradzie jest wewnętrzną sprawą Rosji, oświadczył rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Generał Igor Konaszenkow w ten sposób odniósł się do krytycznych komentarzy ze strony Waszyngtonu. Amerykański Departament Stanu nazwał wzmacnianie potencjału militarnego w obwodzie kaliningradzkim działaniem destabilizującym europejskie bezpieczeństwo. W komunikacie rosyjskiego resortu obrony można przeczytać, że Kaliningrad jest nieodłączną częścią Federacji Rosyjskiej i tylko władze Rosji decydują o tym, gdzie rozmieszczają systemy obronne. Prawdziwe zagrożenie nie jest dziś dziełem Rosji, ale tworzy je nasycanie Europy uzbrojeniem i żołnierzami nieeuropejskiego pochodzenia, głosi komunikat wydany przez Igora Konaszenkowa. Rzecznik Ministerstwa Obrony dodał, że współczesne zagrożenie